Cześć, witajcie. Będzie krótko na temat. Prezentuję auto, które jest do sprzedania. Jest to Passat naszego Piotrka, mechanika, którego żeście poznali kilka lat temu w odcinku z Fiestą. B5 Ewel 2001 rok, 8 lat w jednych rękach naszego głównego, jednego z głównych serwisantów. Po kolei hamulce Rottingera, tarcze nawiercane, nacinane, sportowe klocki niedawno wymieniane. Teraz kolejna rzecz. Drzwi, pasażer, prawa strona są przemalowane u nas lat temu 4. Ścięliśmy zakręt i wyrżnęliśmy w naszą, mówiąc krótko, w moją lawetę. Tak to wygląda, to już jest tu malowane. Tak samo tył Rottinger, są felgi 17 z oponami 17-calo-17-kami. Jest do tego, są jeszcze zimówki, słuchajcie, na stalówkach 15, dwie są nowiutkie, dwie są używane. Tu Wam klapkę otworzę, pokazać Wam tylko z tego względu, że jest tutaj, jest roleta, no jest tuba ze wzmacniaczem, jest rozbudowane audio, o tym za chwileczkę. Samochód normalnie użytkowany, on był bardzo drogi w zakupie, miał 100 parę tysięcy, także trochę kosztował. Pieniążków wtedy, nie jest to jakaś igła, igłą to on był w salonie 20 lat temu. Zawieszenie obniżone delikatnie, sprężyny minimalnie obniżające, utwardzone. Tutaj zobaczcie, na górze jest obklejone folią, ta folia po prostu zaczyna pękać, trzeba to zedrzeć albo sobie to po prostu zrobić. To jeżeli chodzi o mankamenty. W środku 4 szyby w prądzie, lusterka elektryczne standard, velour, otwierana klapa, automat, światła ksenonowe. Tak wygląda, nie jest to Passat z Berlina, który ma 100 tysięcy, ten też nie ma za dużo przejechane, ma 330 tysięcy przejechane, jak na diesla też jest to nie za dużo. Podgrzewane fotele, SP, klimatronik, rozbudowany sprzęt audio, JVC, jak widzicie, tak samo zmienione głośniki, jest wcześniej wspomniana tuba, wszystko oczywiście jest sprawne, klima jest nabita, odgrzybiona, wszystko działa, jest szczelna, mówię to od razu. Samochód ma jeszcze kamerę przednią i kamerę wsteczną, która się włącza przy wstecznym biegu, ponieważ nie ma czujników PDC. I to jest normalny samochód użytkowany na co dzień. Tak mówię, u nas od 8 lat w jednych rękach serwisowany we własnym serwisie, czyli w najlepszym. No, także bez jakichś tam są jakieś ryseczki, nie ryseczki. Czekajcie, machę otworzę. Chwila. Jeszcze. Kurde. Nie. No i mamy 1.9 TDI, ale troszeczkę zmodyfikowany, jednostka troszeczkę wzmocniona. Już Wam mówię, jest tu turbina hybrydowa ALL rozwiercana ze zrobionym programem pod ten samochód. Jest 180 koni zhamowanych w tym samochodzie. Rozrząd wymieniony w lipcu zeszłego roku, praktycznie 10 tysięcy kilometrów temu. Świeżutko wymieniony olej w silniku Castrol Edge, świeżutko wymieniony olej w skrzyni, wszystkie paski, alternator nowy, nowa miska. Także od strony technicznej auto jest, jeżeli chodzi o takie rzeczy, lala. No i tyle, praktycznie generalnie tyle, jeżeli chodzi o samochód, opis do samochodu, przepraszam, link do Automoto macie w opisie filmu, komentarze są tutaj zbędne, chcielibyśmy, aby auto trafiło do kogoś, kto nie uciera tego samochodu, będzie się nim jeszcze długo, długo cieszył, będzie fajnie użytkował, doceni wkład finansowy w ten cały samochód praktycznie, także o to nam generalnie chodzi i wszystkie inne komentarze są tutaj zbędne i to jest wszystko w zasadzie w tym temacie, prezentacja krótka piłka, jak ja to mówię, fajny Passat, zapraszam, cena też myślę, że nie wygórowana, większość modyfikacji zrobionych to jest ponad pół tej ceny, która jest. Dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam, hej.